Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj zaprezentuję wam unboxing wideograbera od firmy Media, a jest to model LiveGamer HD Lite. Jest to trochę odchodzona wersja Live Gamera HD, bo parę elementów w zestawie, do których, które omówimy w trakcie tego unboxingu. Na samym froncie mamy logo firmy, mamy model naszej nagrywarki oraz podpis Full HD 1080p, co oznacza, że możemy zgrywać obraz w full HD czyli 1080p w 30 klatkach na sekundę. Od góry pudełko prezentuje nam się tak. Tak to po boku same podpisy. Od spodu mamy tutaj to co powinniśmy znaleźć w naszym zestawie, a jest to sama karta Live Gamer HD Lite, Quick Installation Guide oraz HDMI cable. Jak widzicie, jeżeli widzieliście unboxingi albo znacie zawartość LiveGamera HD, jest to trochę wersja uboższa, ale też tańsza. Co oznacza, że nowym YouTuberom będzie o wiele prościej kupić taką wersję niż droższego Live LiveGamera HD. Tutaj zaś mamy wymagania systemowe, by karta działała poprawnie, by to nam wszystko bez problemu obraz. A jest to. CPU Intel Core to Duo, e, 2 Duo 24 GHz AMD Athlon 64X2 Dual Core 28 GHz e, Karta VGA e, wspierająca Direct 9 e, lub nowszy 512 MB RAM e, Slot PCI Wolny e, Karta dźwiękowa oraz e, karta działa na systemach Windows 8 i 7 32 i 64 Bitowych Tutaj również mamy wspierane rozdzielczości nagrywania przez tą kartę już nie będę wszystkich czytał, możecie sobie zobaczyć, ale znajdziemy tu między innymi 720p, 1080p oraz parę innych mniej standardowych, tak to powiem. Mamy tutaj również na pudełku specyfikację, którą muszę, wybaczcie, tak pokazać. I tutaj mamy input HDMI oraz jack audio 3,5 mm oraz tak samo output też HDMI i jack 3,5 mm. Przejdźmy teraz do tyłu opakowania, który jest naprawdę bardzo ciekawy. Mamy tutaj pewien wykres pokazujący inne nagrywarki, czy, czy bądź oprogramowanie, i jakie obciążenie procesora to nam niestety robi. A. Jaki, jakie obciążenie procesora robi nam Live Gamer HD Lite? Jak widać jest wielka różnica, przykładowo na samym górze mamy 1920x1080, czyli 1080p Full HD, 30 klatek. I tutaj mamy 27% obciążenia procesora, a tutaj 4. No naprawdę musicie przyznać, jest wielka różnica. Między innymi mamy tu też 720p i obciążenie procesora to 23%, a dla Live Gamer HD jest to 2%. Więc naprawdę trzeba przyznać rację. Naprawdę bardzo odciąża to nam procesor. Myślę, że to tyle. My możemy teraz sobie rozpakować to pudełeczko. Położymy je sobie pudełeczko, jest zrobione w formie starych big boxów z gier. Otwieramy je od góry. Na samym od razu przedziewita wita nas karta, ale do niej przejdziemy zaraz. Zajmiemy się najpierw resztą zawartości. W zestawie znajdziemy naprawdę dobrej jakości kabel HDMI wystarczający bezproblemowo, bezproblemowo by sobie podpiąć to pod monitor, czy tam pociągnąć go od karty graficznej do karty naszej przechwytującej. Oraz właśnie nasz Quick Installation Guide, to są dosłownie trzy strony, ale dla nowych niewtajemniczonych naprawdę mogą być bardzo przydatne, ponieważ mamy tam obrazkowo pokazane jak podłączyć prawidłowo kartę. Tyle znajdziemy w tym pudełku. Jeszcze tutaj napomnę, na naszym zabezpieczeniu od karty mamy informację, by pobrać najnowsze oprogramowanie Recentral na stronie gamerson.overmedia.com. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ nie instalujemy spłytki starej wersji oprogramowania, a ściągamy już z sieci najnowszą wersję. I tutaj już tak oto prezentuje się nasza karta po wyjęciu. Mamy tutaj podpis z tyłu Overmedia, Live Gamer HD Lite. Zobaczcie, sfokusujemy sobie to. O, mamy tutaj podpis Live Gamer HD Lite. No i tak właśnie, jak omawialiśmy sobie wcześniej, mamy HDMI out, HDMI in, audio out i audio in. Tak to prezentuje się tutaj od góry, tak to nazwijmy. Różnica w samej płytce pomiędzy LiveGamerem HD a, a wersją Lite jest taka, że tutaj brakuje wkręconej w te cztery dziury płytki z napisem LiveGamer HD. I tak jest naprawdę różnica w samej płytce: nagrywarka nie jest uboższa jakoś o opcję od droższego odpowiednika, więc spokojnie możecie zakupić tańszą wersję bez po prostu paru rzeczy w pudełku. I myślę, że to na tyle w tym unboxingu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Oraz jeżeli podał Wam się materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz komentarza. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie!